kolejnej fazie biblijnych proroctw, których znaczenie niezmiennie fascynuje i inspiruje wielu wierzących na całym świecie, kwestia budowy trzeciej świątyni w Jerozolimie staje się coraz bardziej istotna. Jest to wydarzenie, które od dawna przewija się przez historię Izraela i jest związane z wieloma nadziejami i oczekiwaniami, zarówno w kręgach judaistycznych, jak i chrześcijańskich. Historia Jerozolimy jest pełna zmagań religijnych i historycznych, ale jej znaczenie nie zmniejszyło się na przestrzeni wieków. To tutaj, na wzgórzu świątynnym, znajdowały się dwie wielkie świątynie, których znaczenie przewyższało granice fizyczne i stanowiło duchową ojczyznę dla wielu. Pierwsza z tych świątyń, wzniesiona za czasów króla Salomona, była symbolem potęgi i chwały Izraela. Niestety, los był surowy. Babilończycy zniszczyli ten majestatyczny budynek, co wywołało bolesną ranę w sercach Izraelitów. Nie był to jednak koniec historii, ponieważ Nehemiasz i Ezdrasz, bohaterowie zapisani w Starym Testamencie, podjęli wysiłek odbudowy drugiej świątyni, czyniąc ją miejscem nowej nadziei i wiary. Jednak historia nie pozostała obojętna, a los Izraela został ponownie wystawiony na próbę, gdy Rzymianie zniszczyli drugą świątynię, pozostawiając wiarę Izraela w zawieszeniu. Od tamtej pory, w sercach wielu, tkwiła nadzieja na powrót chwały i honoru tego miejsca. Trzecia świątynia staje się teraz przedmiotem gorących dyskusji i niepewności, szczególnie w kontekście biblijnych proroctw o czasach ostatecznych. Według tych przepowiedni, powstanie ona w okresie panowania Antychrysta, co budzi dodatkowe emocje i wątpliwości. Współcześnie śledzimy niepokojące sygnały, które wskazują na zwiększoną aktywność związaną z budową trzeciej świątyni. To budzi emocje i pytania, czy zbliżamy się do kulminacyjnego momentu proroctw biblijnych. Czy to tylko kwestia czasu, zanim na wzgórzu świątynnym wzniesie się monumentalna budowla, czy też mityczne wizje pozostaną jedynie w sferze nadziei i oczekiwań? Odpowiedzi na te pytania mogą kryć się w niezwykłym czasie, który jest przed nami. W ostatnim czasie prezydent Stanów Zjednoczonych, Joe Biden, zwrócił uwagę światowej społeczności na ten niezwykle istotny temat. Podczas uroczystości w Białym Domu, zorganizowanej z okazji żydowskiego święta, Biden wyraził swoje optymistyczne podejście do potencjalnej odbudowy świątyni w Jerozolimie. W swoim przemówieniu podkreślił, że nie ma niczego, co byłoby nie do naprawienia lub czegoś zbyt sprofanowanego, aby nie można było przywrócić mu blasku. Porównując symbolicznie świątynię jerozolimską do demokracji Stanów Zjednoczonych, Biden zaznaczył, że nawet w obliczu wyzwań i kryzysów zawsze istnieje możliwość odbudowy i poprawy. Jednakże, interpretacje tych słów prezydenta USA różnią się. Niektórzy uważają, że jego wypowiedź była jedynie przenośnią, mającą na celu podkreślenie uniwersalnej idei odbudowy i naprawy. Inni jednak dostrzegają w tym głębsze znaczenie, widząc w porównaniu doświadczenia amerykańskiej demokracji z wydarzeniami biblijnymi silne przesłanie dotyczące nadchodzących czasów ostatecznych. W kontekście biblijnych proroctw, wypowiedź prezydenta może być interpretowana jako kolejny znak nadchodzących zmian. Łącząc ją z istniejącymi planami budowy trzeciej świątyni, niektórzy widzą w tym wydarzeniu potwierdzenie proroctw dotyczących czasów ostatecznych, w których Antychryst ma się pojawić. Nie ulega wątpliwości, że słowa prezydenta Bidena wzbudziły szerokie dyskusje i spekulacje na temat przyszłości. Czy są one tylko metaforą, czy też głębszym znakiem nadchodzących wydarzeń? Odpowiedzi na te pytania pozostają w sferze spekulacji, ale jedno jest pewne, świadomość i zainteresowanie tematem budowy trzeciej świątyni rośnie, a wraz z nią również nadzieje i obawy dotyczące przyszłości naszego świata. W grudniu 2018 roku miała miejsce historyczna ceremonia poświęcenia ołtarza, który ma być centrum kultu w przyszłej trzeciej świątyni w Jerozolimie. Według doniesień, ołtarz ten będzie miejscem, gdzie codziennie będą składane ofiary, wypełniając starożytne rytuały kultu religijnego. Informacje te wywołały burzę emocji, szczególnie w kontekście konfliktu między Żydami a muzułmanami wokół miejsca, gdzie obecnie znajduje się meczet. To miejsce, będące obiektem sporu i symbolizujące religijne znaczenie dla obu społeczności, stanowi centralny punkt projektu budowy trzeciej świątyni. Organizatorzy projektu przygotowali nawet film dokumentalny, przedstawiający wizję powstawania trzeciej świątyni na tym samym miejscu, gdzie wcześniej znajdowała się świątynia pańska.
Zaproszenie do udziału w ceremonii poświęcenia zostało wysłane do 70 krajów, co podkreśla globalny charakter tego wydarzenia. Rabini odpowiedzialni za projekt podkreślają symboliczne znaczenie budowy trzeciej świątyni dla narodu żydowskiego i dla całego świata. W trakcie ceremonii poświęcenia jeden z kapłanów przywołał fragment z Księgi Izajasza, który mówi o Mesjaszu jako świetle dla pogan. To wydarzenie wzbudza wiele refleksji, szczególnie w kontekście oczekiwań mesjańskich w judaizmie. Dla nas, którzy wyznają wiarę w Jezusa Chrystusa jako Mesjasza, przyjście Zbawiciela już się dokonało. Jego życie, śmierć i zmartwychwstanie stanowią centralny punkt chrześcijańskiej teologii i eschatologii. Jednakże, wśród społeczności żydowskiej wciąż trwa oczekiwanie na nadejście Mesjasza, który spełni proroctwa starożytnej literatury hebrajskiej. W ostatnim czasie pojawiły się nowe, niezwykłe doniesienia dotyczące przygotowań do budowy trzeciej świątyni, które jednak zostały przeoczone przez większość ludzi. Chodzi o kwestię ofiary z czerwonej jałówki, kluczowego elementu niezbędnego do rozpoczęcia służby w przyszłej świątyni. W czerwcu 2021 roku dwóch żydowskich rabinów, wspieranych przez swoich zwolenników, udało się na farmę w Teksasie, w Stanach Zjednoczonych, aby zbadać stado cieląt. Ich celem było znalezienie odpowiedniego zwierzęcia, które mogłoby spełnić wymagania jako potencjalna czerwona jałówka do ofiary w trzeciej świątyni. Ta intrygująca wyprawa nawiązuje do starożytnych praktyk opisanych w Biblii, gdzie ofiara z czerwonej jałówki była kluczowym elementem kultu religijnego. W Biblii opisano, że Mojżesz, podczas podróży Izraelitów przez pustynię do Ziemi Obiecanej, wykonał taką ofiarę jako część budowy przybytku spotkania, który był wówczas świątynią Boga. To poszukiwanie odpowiedniego zwierzęcia do ofiary wzbudza wiele pytań i refleksji na temat nadchodzących wydarzeń. Czy to kolejny krok w kierunku spełnienia proroctw biblijnych? Czy jest to tylko symboliczny gest, czy może coś więcej? Odpowiedzi na te pytania mogą ukrywać się w niewidzialnych niuansach nadchodzących wydarzeń. Ta niezwykła wyprawa do Teksasu jest tylko fragmentem większego obrazu przygotowań do budowy trzeciej świątyni, który wzbudza coraz większe zainteresowanie i kontrowersje na całym świecie. Od momentu ogłoszenia planów budowy trzeciej świątyni, Instytut Świątynny stale poszukuje kluczowych elementów potrzebnych do jej ustanowienia. Jednym z najbardziej fascynujących aspektów tych starań jest inwestycja w hodowlę czerwonych krów, mających przynieść czerwoną jałówkę bez skazy, istotny element w rytuałach świątynnych. Przez lata Instytut poszukiwał idealnego zwierzęcia, które spełni wymagania przepisów biblijnych dotyczących ofiary czerwonej jałówki. Wcześniej rodziły się już takie zwierzęta, ale jednak nie spełniały wszystkich kryteriów, co prowadziło do ich dyskwalifikacji. Dlatego odkrycie jałówki urodzonej w Stanach Zjednoczonych w 2018 roku wywołało duże poruszenie. To zwierzę, obecnie całkowicie czerwone, zgodnie z przepowiednią biblijną, staje się przedmiotem intensywnych badań i nadziei. Jednakże istnieje świadomość, że jej status może ulec zmianie wraz z dorastaniem. Dlatego ciągłe starania o ewolucję tej linii hodowlanej mają na celu zapewnienie, że pewnego dnia narodzi się idealne zwierzę, które będzie gotowe stać się ofiarą w trzeciej świątyni. Dla społeczności żydowskiej to nie tylko kwestia religijnych rytuałów, ale również wypełnienia proroctw biblijnych i przygotowania na nadchodzące czasy ostateczne. Inwestycja w hodowlę czerwonych krów staje się zatem jednym z kluczowych elementów w realizacji tych duchowych i historycznych aspiracji. Odbudowa trzeciej świątyni staje przed ogromnymi wyzwaniami, z których największym jest kwestia lokalizacji. Projekt zakłada budowę na wzgórzu świątynnym, uznawanym za jedno z najświętszych miejsc dla trzech głównych religii monoteistycznych – judaizmu, chrześcijaństwa i islamu. Miejsce to jest nie tylko źródłem duchowego znaczenia, ale także jednym z najbardziej kontrowersyjnych obiektów na świecie. Obecnie na wzgórzu świątynnym znajduje się kopuła na skale, starożytny meczet z VII wieku, będący jednym z najstarszych zabytków muzułmańskich. Jednakże, pomimo tego, że Izrael odzyskał kontrolę nad tym obszarem, nadal istnieją ograniczenia dotyczące działalności religijnej Izraelitów na tym terenie. Ta sytuacja stanowi poważną przeszkodę w planach budowy trzeciej świątyni. Odbudowa trzeciej świątyni wymagałaby rozwiązania tych kwestii, co jest zadaniem niełatwym,
biorąc pod uwagę delikatność sytuacji politycznej i religijnej w regionie. Obecnie wydaje się to niemożliwe, jednakże istnieje proroctwo dotyczące nadejścia postaci zwaną Antychrystem, który według niektórych interpretacji biblijnych ma przyczynić się do rozwiązania trudności i umożliwić budowę świątyni. Antychryst, według wielu interpretacji biblijnych, ma być postacią złowrogą i kłamliwą, która wykorzysta swoją charyzmę i manipulacyjne umiejętności, aby osiągnąć własne cele. Jednym z kluczowych momentów związanych z Antychrystem jest jego zasiadanie w świątyni, przepowiedziane przez niektóre źródła. Antychryst wykorzysta tę sytuację jako środek do wzmocnienia swojej pozycji i wpływów, zwodząc i manipulując ludźmi, aby osiągnąć swoje cele. Jego obietnice pokoju, dobrobytu i jedności będą kuszące dla wielu, ale w rzeczywistości będą one tylko pozornym przykryciem dla jego prawdziwych intencji. Antychryst będzie działał wbrew wartościom moralnym i duchowym, kierując się własnymi interesami i pozbawiony skrupułów w osiąganiu celu. Jego oszukańcze działania będą miały na celu podważenie prawdy i wprowadzenie ludzi w błąd, prowadząc ich drogą ku zgubie. Bracia i siostry, spojrzenie na przyszłość z perspektywy biblijnych proroctw może budzić niepokój i lęk, ale powinniśmy pamiętać, że wszystko musi się spełnić zgodnie z wielkim planem Boga. Chociaż Antychryst będzie rządził ziemią, to tylko przez krótki czas, więc nie powinniśmy tracić wiary ani nadziei. Kościół Chrystusowy nie powinien się tym martwić, ponieważ Pan obiecał, że nigdy nas nie opuści. W chwilach największego zagrożenia i próby możemy polegać na Jego obietnicach i wierności. Mimo że nadchodzą trudne czasy, możemy mieć pewność, że Bóg jest z nami i prowadzi nas przez wszystkie burze życia. Kiedy nadejdzie czas, Jezus powróci triumfalnie, aby pokonać zło raz na zawsze. On ustanowi swoje królestwo, które będzie trwać przez całą wieczność, pełne pokoju, miłości i sprawiedliwości. Dlatego niech nasze serca nie trwożą się, gdy patrzymy w przyszłość, ale niech nasza nadzieja będzie zakotwiczona w obietnicy zbawienia i wiecznego życia w obecności naszego Pana. Niech nasza wiara w Jezusa Chrystusa daje nam siłę i pewność, że nawet w obliczu największych prób, Jego światło i miłość będą nas prowadzić przez ciemność aż do wieczności.